i prezentację drużyny Rostoczna Modlecha Poznań. Ryszard Rybak, bez przydziału. Bogusław Pachelski, napastnik. Jarosław Raszkiewicz, napastnik. Dariusz Kopy, pomocnik. Mariusz Zemka, obrońca. Piotr Romke, środek pomocy. Piotr Skrobowski, obrońca. Dawian Łukasik, obrońca. Czesław Jakowcewicz, pomoc. Ryszard Jankowski, bramkarz. Jerzy Kruszyński, kapitan zespołu. I sędziowie. Kazimierz Orłowski, OKS Lublin. Piotr Werner, OKS Katowice. Zygmunt Żiober, OKS Przemyśl. I Warszawska Legia. Paweł Janas, obrońca. Zbigniew Rowakiewicz, bramkarz. Grzegorz Szyliga, napastnik. Zbyszek Kaczmarek, rozgrywający. Dariusz Żykanowski, napastnik. Arkadiusz Gmur, obrońca. Dariusz Kubicki, od 5 sezonów obrońca Legii Warszawa. Leszek Pisz, pomocnik. Andrzej Łatko, napastnik. Tomasz Arceusz, obrońca. Iwaniński Krzysztof, pomocnik. Dziękuję bardzo, życzę udanego widowiska. Halo, Michał Bunio i Maciej Biega. I ruszyli. Lech natychmiast ostro, mocno do przodu. Kruszyński do środkowania, ale tutaj spokojna interwencja obrońców warszawskiej Legii i dobry strzał Czesława Jakołcewicza. Bardzo różnie się o tym meczu mówiło. Ja słyszałem takie opinie, że byłoby dobrze, gdyby Legia Warszawska zajęła czwarte miejsce, gdyby była drużyną, która walczy tutaj o życie. Tak, Legia jest w tym momencie jakby dobroczyńcą nędzarzy. Trener Jezierski z ŁKS-u patrzy na poczynania Legii z nadzieją, może pewną niewiarą. Cały Poznań liczy na zwycięstwo Lecha. Chodzi o stawkę pucharową. Niby jest to duży wydatek dla klubu i kłopot, ale w sumie każdy bardzo o tym marzy. Lech w natarciu. Tak, rzut wolny dla Lecha. Przy piłce są i Romke, i Araszkiewicz, i Pachelski. Który z nich będzie uderzał piłkę? Na razie jednak trwa ustawianie muru. Przepisowe 9 metrów i 15 centymetrów. Pachelski. No ciekawe było to zagranie. Tyle tylko, że w szeregach Lecha wyraźne nieporozumienie. Skrobowski. Jakołcewicz, Piotr Romke, 200 metrów w lidze, 135 tu na tym stadionie, w Widzewie, 65 w Lechu Poznań. Dobre zagranie do Kruszczyńskiego i pewna interwencja Pawła Janasa. Ciągle jednak Lech przy piłce, Skrobowski. Kofnyt, Kofnyt faulowany. Faulował Szeligę. Skrobowski. Romka. Rybak. Dobre wypuszczenie Pachelskiego. Przez chwilę stali nieruchomo obrońcy Legii. Wydawało się, że piłkarz poznańskiego Lecha dojdzie do tej piłki, a tu tymczasem zatrzymana akcja przez sędziego pana Piotra Wernera, bo na murawie leży kapitan warszawskiej drużyny Paweł Janas. Gest symbolizujący zmianę. No to już byłby ostatni dopust, jaki spadł na Legię. Legia była wielkim szpitalem. Ani Jana Karasia, ani Dariusza Wdowczyka nie udało się przygotować na ten mecz. Tymczasem grozi kolejna kontuzja. Mówiono również, że i Tomasz Arceusz nie jest w pełni formy. Gra po dużych zabiegach lekarskich. Tak samo Andrzej Łatka, w rezerwie Kazimierz Buda, który jest niestety również nie w pełni sprawny. Teraz kontuzja Pawła Janasa. Mówiło się, że to ostatni mecz Pawła Janasa w Legii, że być może odwiedzi on Cypr, żeby tam zakończyć swoją karierę. Bardzo cieszył się na ten mecz, bardzo miał duże ambicje związane, no i jest tragedia. Doktor Makowski przy Pawle Janasie, Andrzej Strelar zdenerwowany, nie bardzo jest kim go zastąpić. No to jest strata olbrzymia, to jest świetny zawodnik, ale niestety zdaje się, że zmiana jest konieczna. Marek Jóźwiak na jego miejsce szykuje się do gry.
Andrzej Strela miał olbrzymie kłopoty, aby jakoś ustawić tą swoją mocno nadszarpniętą drużynę. Przemyślał plan taktyczny, ten plan się rwie. No oczywiście Legia znajduje się w tej chwili w bardzo ciężkiej sytuacji. O wiele bardziej zwiększyły się szanse poznańskiego Lecha. Na boisko z numerem 13 wszedł Marek Jóźwiak, wychowanek Mławianki, który w barwach Legii występuje od niedawna. Ma niespełna 21 lat. Wyraźnie trzymany Pachelski i kolejny rzut wolny dla Lecha. Piąta minuta spotkania. Romkę. Dobrze do Jakołcewicza. Jakołcewicz główkował, ale za słabo, żeby pokonać Zbigniewa Robakiewicza. Pisz. Po raz drugi widzieliśmy w akcji Jakołcewicza. Miał pilnować Dziekanowski, tego wolnego człowieka, obrońcę, który wchodzi na pole karne drużyny Legii. No, ale Dziekanowski nie cofa się. Za to próba ataku i pierwszy faul na Dziekanowski. Dziekanowski leży na boisku. Doktor tak. Makowski podniecony. Andrzej Strela spaceruje nerwowo, no ale Dziekanowski się podnosi. Pierwsza akcja Legii w tym meczu. Pierwsze zagrożenie bramki Jankowskiego. Rzut wolny, Leszek Pisz. Skrobowski główkował, ale jest jeszcze przy piłce Łatka. I Romka. Pachelski. Jeszcze raz Pachelski. Dobre zagranie tam do wychodzącego po prawej stronie. Rzepki. Ale piłka opuściła boisko i aut bramkowy. 4 czerwca miał miejsce mecz ligowy pomiędzy Lechem i Legią. O tym meczu mówią w Poznaniu, że był wspaniały, że przyniósł wiele emocji, a dla Legii masę kłopotów. Tam uległ kontuzji Karaś, Łatka i Wdowczyk. Kubicki. Dziekanowski przejął to podanie, no ale zaadresował piłkę niecelnie do swoich partnerów. Lech. I aut dla Legii. Jóźwiak. Widzieli państwo Zbigniewa Kaczmarka, który przejął opaskę kapitańską po Pawle Janasie. Teraz dobre przejście, świetne. Gmura. Dośrodkowanie, no ale tam nie było żadnego z zawodników Legii przy obrońcach Lecha. Teraz z kolei dobre wypuszczenie Araszkiewicza. Ale uprzedzili poznaniaka zawodnicy Legii. Trzeba powiedzieć, że sam termin rozegrania tego meczu między półfinałami a finałem Mistrzostw Europy stawia piłkarzom no, podwyższone zadania, wyższą poprzeczkę, bo kibice oglądający widowiska na niezłym europejskim czy nawet światowym poziomie spragnieni są po prostu dobrej piłki nożnej. Na razie w tych pierwszych 9 minutach spotkania wielkiego meczu tutaj w Łodzi nie ma. Rzepka. Rybak. I zatrzymywany nieprzepisowo przez Leszka Pisza.
będzie żółta kartka. Tak jest. Rybak podawał do Kruszczyńskiego, ale Kruszczyński nie skleił tej piłki, jak mówią piłkarze. Nie przyjął jej dobrze, czysto uciekła. Kaczmarek. Dobre zagranie do łatki. No i żaden z piłkarzy Legii nie zamknął tej akcji z drugiej strony boiska, ale są nadal przy piłce. Iwanicki. I spokojnie, bez problemów, Ryszard Jankowski. Wybił piłkę poza boisko Tomasz Arceusz i wrzucają z autu zawodnicy Lecha. Dariusz Kofnit. Araszkiewicz, jeszcze raz Kofnit. I znowu aut. I znowu dla Lecha. Lech jest stroną atakującą w tych pierwszych 10 minutach. Częściej poznańscy zawodnicy są przy piłce. Więcej przeprowadzają ataków. Ale niekończone są te ataki groźnymi, celnymi strzałami, które mogłyby zmienić rezultat meczu. 12 minuta spotkania. Wynik bezbramkowy. Kaczmarek. Leży na boisku Damian Łukasik, ale to on faulował Dariusza Dziekanowskiego. Wolny dla Legii. Przy piłce Leszek Pisz. Tylko dwuosobowy, skromny mur drużyny Lecha. Tym razem płaskie dośrodkowanie, nieskuteczne. Ale Pisz znowu przy piłce. Kaczmar. Gmur. Głęboko, daleko, prawie na połowę boiska ruszyli obrońcy Lecha. Zmusili w ten sposób piłkarzy Legii do rozgrywania piłki w szerz. Skrócili pole gry. Takie manewry widzieliśmy w Mistrzostwach Europy. Dariusz Dziekanowski, który przeniósł się na przeciwległą stronę boiska i tam był faulowany przez Łukasika. Nie będzie miał napastnik Legii łatwego życia w tym spotkaniu. Łukasik pilnuje Dziekanowskiego nieustająco. No i nic dziwnego. Król strzelców naszej ekstraklasy. 20 bramek. Najbardziej obsypany nagrodami piłkarz w tym sezonie. Bo oprócz tytułu króla strzelców walczył także złote buty. Oraz statuetkę srebrnego piłkarza przyznawaną przez redakcję krakowskiego Tempa. Kruszczyński. Kruszczyński. I kolejny faul. Ciężko się gra dzisiaj w warszawskiej Legii. Widać olbrzymią tremę tych młodych zawodników, którzy niedawno rozpoczęli karierę pierwszoligową i przyszło im grać w tak ważnym meczu. I Gmur, i Jóźwiak, i Szeliga. Boją się zagrać zdecydowanie, starają się grać do swoich partnerów, którzy są najbliżej, żeby było najmniejsze ryzyko i żeby najmniejsza była możliwość popełnienia błędu. Niecelny rzut wolny. Podawał najpierw Kruszczyński, potem Romkę, a strzelał Pachelski.
Lech wydaje mi się jakby jeszcze nie wierzył w swoją szansę, bo rzeczywiście chyba tę szansę ma. Michał Bunio dużo mówił o zaszczytach Dziekanowskiego, no ale Dziekanowski jest chyba trochę osamotniony. Legia miała atakować skrzydłami, miała starać się dublować te pozycje, no ale miała grać z założenia trzema obrońcami. Tymczasem Marceusz wobec przypadku Pawła Janasa musi myśleć bardziej o obronie własnej bramki niż o akcjach ofensywnych. Niewątpliwie przemeblowanie składu Legii ma swoje reperkusje, ma swoje odzwierciedlenie w tym, jak ta drużyna dzisiaj zachowuje się na boisku. No ale może po 20 minutach spotkania, kiedy Lech wyszumi się, wyszaleje, wtedy i drużyna warszawska przejdzie do śmielszych kontrataków. No też jest to utrudnione, dlatego że Zbigniew Kaczmarek powinien być tu jednym z reżyserów ataków. Tymczasem widzimy, że po prostu niestety broni własnej bramki, czyli cały czas defensywa. Jakieś genialne zagranie Dziekanowskiego, jakaś jedna celna kontra, to chyba to, na co w tej chwili Legia może liczyć. Z przymierzeńcem Lecha chyba jest także wiatr, dosyć silnie wiejący, i to właśnie w oczy zawodnikom Legii. Mu wiatr w oczy. Tym razem na środku boiska faulowali Lechici i już w akcji Legia. Zbigniew Kaczmarek. Piękne podanie. Tak, do łatki. I dobre wyjście Arceusza. Jest Dziekanowski na polu karnym, no ale takie dośrodkowanie nie miało szansy dojść do napastnika Legii. Tu Legia zagrała to, co miała grać, tylko że niestety nie jest w stanie chyba w pełni realizować założeń taktycznych swojego trenera. Teraz Skrobowski do Kruszczyńskiego, ale za mocno. Kubicki. Ruszyli do przodu i Dziekanowski, i Szeliga. Piłka do Dziekanowskiego. Teraz dobre wyjście i próba przeniesienia akcji flanką pod bramkę Lecha. No ale Kubicki piłki nie sięgnie. Jest charakterystyczny dosyć moment w poczynaniach Legii. Dziekanowski, mając lepiej usytuowanego Szeligę, wygrał Kubickiego. Po prostu zna go lepiej, są bardziej zgrani, ma do niego większe zaufanie. I to jeszcze również chyba utrudnia tym młodym graczom wprowadzenie się do gry, opanowanie nerwów, które są ogromne w takim meczu. Zautul Araszkiewicz, teraz Pachelski, no ale piłka w posiadaniu Legii. Jóźwiak rusza do przodu, Pisz, tak, do niego zagranie. Jako Araszkiewicz nie sięgnął piłki, nie zatrzymał jej. Utrzymuje się Pisz przy piłce. Szeliga i znakomicie łatka. Jankowski pokazuje sędziemu bocznemu, że powinien sygnalizować spalonego. Sygnalizacji jednak nie było. I Jankowski rozpoczyna grę z linii 5 metrów. Ale trzeba podkreślić dobre zagranie Szeligi, więc jednak ci młodzi gracze tutaj mają coś do powiedzenia. I to jeszcze może się jakoś ułożyć dla Legii. Na razie jednak inicjatywa należy do Lecha. Rzepka. Niecelnie. Za mało jest piłkarzy warszawskiej Legii w przedniej linii. Teraz Dziekanowski w celowym popisie. W celowym popisie, tak. Nie mógł doczekać się na dobre podanie, więc cofnął się i sam próbował rozegrać tę piłkę, rozerwać obronę, podać do któregoś z kolegów. Zakończyło się to jednak niepowodzeniem. Ma pretensje do Iwanickiego, że nie przekazał mu dobrej piłki. Rybak.
Azautu Pachelski. Bogusław Pachelski. 10 goli zdobył ten zawodnik w lidze. Był bohaterem meczu ligowego Legia Lech, gdzie mówiono, że jest, jak to się mówi popularnie, ojcem zwycięstwa Lecha nad Legią. Lech wtedy wygrał 2-0. O. Gmur. Teraz Kaczmarek. Do Dziekanowskiego. Natychmiastowe zgranie piłki głową w kierunku łatki. I interwencja sędziego pana Wernera, który odgwizdał faul. Kolejny faul Damiana Łukasika na Dziekanowskim. Lewa strona, gdyby był Dariusz Wdowczyk, mogłoby być interesująco. Piłka już ustawiona. Widzą państwo Tomasza Arceusza. Czyżby próba strzału? Odległość dużo ponad 30 metrów. 35, 7 metrów. Uderzył silnie, no ale piłka minęła w dość dużej odległości prawy słupek bramki Jankowskiego. 20 minut spotkania za nami. Wynik bezbramkowy. Kubicki. Pisz. O i będzie goźnie. Pachelski. Pachelski przeciwko niemu tylko Zbigniew Kaczmarek. Pachelski. I dobra interwencja Kaczmarka. Niebezpieczeństwo zażegnane, jednak rutyna Zbigniewa Kaczmarka zrobiła swoje. Umiejętnie się ustawił, dobrze zablokował. No i strzał Pachelskiego nie był groźny. Arceusz znów do Dziekanowskiego. Przy Dziekanowskim Łukasik wspomagany przez Rzepkę. No i siła złego na jednego. Próbował obiec obrońców Dziekanowski. Nie udało się. Romkę. Faulowany przez Jóźwiaka. Romkę też był poszkodowany w ostatnim meczu ligowym. Jego występ stał pod znakiem zapytania. No, faul był brutalny niestety bardzo i Romkę mocno odczuł skutki tego urazu. Konieczna jest pomoc lekarska. Za chwilę ją poznański zawodnik otrzyma. A warto może przy tej okazji przypomnieć historię meczów pucharowych obydwu zespołów. Niewątpliwie drużyną bardziej utytułowaną jest warszawska Legia, która jako jedyna z polskich drużyn zdobyła 7 razy Puchar Polski. Najwięcej razy. Górnik Zabrze. Druga bardzo znana, utytułowana firma w polskim futbolu. Zdobył Puchar Polski 6 razy. Lech tylko 2 razy. Wrócił Piotr Romkę do gry, ale kuleje. Jakołcewicz? Tak, to nie było to. Lech zdobył 2 razy tytuł Puchar Polski, 2 razy przy okazji tytuł Mistrza Polski. W 1984 roku było podwójne zwycięstwo i dobyło wszystko za sprawą Wojciecha Łazarka. Jóźwiak. Bardzo bojaźliwie gra ten zawodnik. Rzeczywiście kontuzja Janasa to była olbrzymia strata dla Legii. Boi się ten chłopak, nie może w ogóle nabrać pewności siebie. Kofnyt faulował Łatkę. Przy piłce Kubicki. 5, nawet 6 legionistów na przedpolu bramki Jankowskiego. Strzał Jóźwiaka. Niedoskonały.
Andrzej Strelał mówił mi trochę żartem, tak jak to on potrafi, że piłkarze Legii tak ładnie komentowali Mistrzostwa Europy w studio telewizyjnym. I on by chciał dzisiaj zobaczyć, jakie nauki wyciągnęli z tamtych widowisk. No ale wydaje mi się, że to zbyt surowe wymagania w stosunku do tej drużyny w dniu dzisiejszym. Ona musi grać bardzo uważnie i musi mieć trochę szczęścia. Natomiast na jakąś dojrzałą, w pełni przemyślaną grę jest bardzo ciężko. Piotr Skrobowski uruchamia natarcie Lecha Poznań. Kruszczyński dobrze zatrzymany przez Tomasza Arceusza. Bardzo ładne podanie Skrobowskiego. Nie darmo kiedyś mówiono o nim, że to jeden z najzdolniejszych piłkarzy w Polsce. Teraz Łatka. Wydawało się, że znów będzie szukał Dziekanowskiego. Zdecydował się na strzał z 25 metrów. No ale mocno chybiony. No ale cóż oni mają robić? No może im kura z nich jest złote jajko. Na remis grać nie można, bo to Puchar Polski, chyba że wierzą w rzuty karne. Ktoś musi tutaj być zwycięzcą, ktoś ten puchar musi odebrać. Mówił Tomasz Jagodziński przed rozpoczęciem spotkania o horoskopach co do wyniku w drużynie Legii. No i byli tacy zawodnicy, którzy stawiali na rzuty karne. Jankowski. Gmur. Ale przy piłce Lech. Romka. Rybak. Pachelski. Do Kruszczyńskiego. No ale przy piłce znalazł się Kofnyt. Pachelski. I dobra interwencja Kaczmarka. Teraz Łatka. Szeliga. Arceusz mocno i daleko. Do Pisza. Kubicki. Pisz. Jóźwiak. Szeliga. Nie, to Gmur. I niefrasobliwe oddanie piłki do tyłu przez Krzysztofa Iwanickiego. Natychmiast Lech Pachelski. Nie Kruszczyński, a Kofnyt. I spalony Kruszczyński. Mimo wszystko widać, że Lech ma pewien respekt przed Dziekanowskim i przed Łatką i przed Piszem. Dlatego nie podejmuje takiego bezwzględnego ataku wszystkimi siłami. Te ataki są troszkę jakby rachityczne. Kłopoty Andrzeja Łatki. Ja mówiłem, że jego stan zdrowia nie był najlepszy. Znowu pomoc masażystów potrzebna. Gmur. Wie, co zrobić z tą piłką. Do Kaczmarka. Ten powinien być lepiej zorientowany. No tak. I dobre podanie do Dziekanowskiego. Teraz Jóźwiak. No proszę. Strzał znacznie lepszej marki niż ten sprzed kilku minut. No może się jakoś oswoi. Strasznie związany jest ten chłopak. Zupełnie jakby go skrępowali powrozem. Ale pomaleńku, pomaleńku. No kiedyś w tą piłkę trzeba się nauczyć grać. Ma dobre warunki fizyczne. 185 cm wzrostu. Jest młody, niespełna 21 lat. A więc piłkarska przyszłość przed nim. Skrobowski. Do Pachelskiego. Ale zażegnał niebezpieczeństwo Arceusz. Wróciła piłka do Skrobowskiego. Jakołcewicz. Piękny strzał i wspaniała parada Zbigniewa Robakiewicza. Piłkarze Lecha, jak posłyszeli to, co mówiliśmy przed chwilą, do akcji włączył się Skrobowski, włączył się Jakołcewicz i od razu zrobiło się bardzo niesympatycznie dla Legii. Po prostu muszą nacierać większą siłą. Rzut rożny dla Lecha. Podaje Rybak. I dobra główka Kaczmarka. Próba natychmiastowego strzału. Ze strony Araszkiewicza. Araszkiewicza, tak. Próba mocno nieudana. I z autu Lech. Kofnyt.
Uwaga, Jakołcewicz nie zdążył do piłki. No szansa dla Dziekanowskiego, ale Skrobowski jest szybszy. Skrobowski. Araszkiewicz, teraz Romkę. Skrobowski do Pachelskiego. Tam próbował obiec po skrzydle piłkarzy Kofnyt, ale zakończyło się to podaniem do Marka Rzepki. Gmur. Iwanicki. Pisz. Wydaje mi się, że był to faul, jak gdyby, no nie chcę powiedzieć wymuszony, ale faul zawiniony w pewnym stopniu przez samego Leszka Pisza. Gdyby oddał piłkę odrobinę wcześniej, żółta kartka dla Piotra Romkę, gdyby oddał piłkę odrobinę wcześniej Iwanickiemu, nie byłoby tego faulu. No tak, ale ty jako łodzianin bronisz Piotra Romkę, bo on grał w Widzewie, a wszyscy w lidze wiedzą, że Piotr Romkę to nie jest taki zawodnik, z którym się bezkarnie, koło którego się bezkarnie można poruszać, że jednak jest to bardzo ostry piłkarz. Tak, tacy byli dawni widzewiacy. Chociaż nie zawsze faulowali w takich przypadkach, po prostu nie ustępili. Leszek Pisz gotowy już do gry. Czterech piłkarzy Legii na linii pola karnego Lecha. I podanie do Dziekanowskiego. Łukasik przy nim. Wydaje się, że legionista jest dotrzymany, dość czule obejmowany w każdym razie przez Łukasika. Dośrodkowanie i znakomita sytuacja Andrzeja Łatki. Nie, to był Leszek Pisz. Był w trudnej sytuacji, ale źle zdecydowanie uderzył. Widzą Państwo tę sytuację w powtórce. Nie trafił w tempo. Łukasik. I wrzucać piłkę z autu będą legioniści. Kubicki do Robakiewicza. Kaczmarek. Dziekanowski. Próba zagrania do Iwanickiego nieudana i teraz Kofnyt. Faulowany przez Jóźwiaka. Romkę. Skrobowski. Ale zagrał na tak zwane wolne pole. Darto. Kubicki. Łatka. Gmur. Jóźwiak przez chwilę, znowu Gmur. Jeszcze raz Jóźwiak. No tak, ale żaden z tych zawodników nie próbuje nawet zagrać
piłki w przód, do partnerów, którzy są w ruchu. Wybierają bezpieczniejsze rozwiązanie, podanie do najbliższego partnera i najczęściej do tyłu albo w poprzek boiska. Gmur może teraz, ruszy sam z piłką. Nie, niecelne podanie i natychmiast okazja dla Lecha do kontrataku. Pachelski do Kruszczyńskiego, ale Gmur wrócił i naprawił swój błąd. Teraz dobre zagranie do Pisza. Pisz, pędzi Szeliga. Obiegał pomocnika Legii Szeliga. Bardzo ładnie się zachowywał. Przez chwilę sygnalizacja sędziego bocznego spalonego. Potem opuszczona chorągiewka, ale pan Werner jednak zareagował, zagwizdał. No i rzut wolny dla Lecha. Pisz zmarnował bardzo dobrą sytuację, bo nie dowierzył jakby Szelidze. Gdyby w porę zdecydował się na współpracę, mogłoby być bardzo źle dla Lecha. No niestety nieuważnie oglądał Mistrzostwa Europy. Romkę teraz Jakołcewicz. Pachelski, no i Gmur odebrał piłkę Jakołcewiczowi. I natychmiast ten najbezpieczniejszy wariant zagrania. Do tyłu, do partnerów. Bezpiecznie. Kubicki. Gmur. Do Dziekanowskiego. Jóźwiak. No, do przodu, chłopcze. Iwanicki. Arceusz. Tak, Iwanicki pokazywał ręką, żeby do niego zagrać piłkę, żeby do niego poszło podanie, no ale zagranie było niedokładne. Przypomina mi chwilę, czasami Legia w tym meczu drużynę podwórkową, gdzie wiadomo, że są sławniejsi chłopcy, którzy grają lepiej i oni grają między sobą. A ci ostatni dobrani do składu, których się prawda wzięło, żeby była jedenastka, są troszkę bezczynni na tym boisku. No i to rzeczywiście rzutuje na grę. To nie jest prawdziwa piłka nożna, to jest sposób na jakąś działalność w tym meczu. Dziekanowski znowu z celowym na karcie. Znowu faulowany. Pan Werner uważał, że jest wszystko w porządku. Zresztą kibice łódzcy go tutaj w tym popierają. Dziekanowski w tym mieście nie jest darzony sympatią. Po prostu pamięć grzechu trwa nadal i nie wiem, chyba jakby został mistrzem świata, zdobył wszystkie puchary, może by się wtedy tutaj działo trochę inaczej. Myślę, że jest to zawziętość zupełnie przesadna. Wolny dla Lecha, Romkę. Dobre zagranie do Pachelskiego tym razem. No ale przy nim jest Kaczmarek. Pozwoli dośrodkować? Nie. Kaczmarek tam łata jak może wszystkie te luki, dziury, które powstają. No i jak na razie się trzyma. Tym razem Dziekanowski faulował Kofnyta. I w chwilę później Kofnyt zrewanżował się Dziekanowskiemu. 37 minut tego meczu już mija, gdzie jedna drużyna nie ma dostatecznej siły uderzenia, a druga mimo wszystko się jej boi. Jest to taki mecz troszkę z wzajemnym szacunkiem, jak walka zapaśnicza w wadze ciężkiej. Leszek Pisz. Kubicki. Do Dziekanowskiego. No piękne teraz zagranie z Łatką, ale wyjechał z piłką poza linię końcową boiska Łatka. Tak, ale już się coś dzieje. No są takie przebłyski trochę jakby za mgłą tego prawdziwego piłkarstwa. Może zostaną coś zrealizowanego tutaj. Mnie osobiście dziwi postawa Lecha. Mało jest determinacji w tej drużynie, mało jakiegoś zdecydowania.
Dobrze odebrali piłkę Legioniści. Uczynił to Jóźwiak. Jóźwiak, tak. Teraz Łatka. Przez chwilę zachodziła obawa wpadnięcia przez Legionistów w pułapkę offside'ową. Pisz zdążył. Piłka odbiła się od Skrobowskiego i wyszła poza boisko. Rzut rożny dla Legii. Iwanicki? Krzysztof Iwanicki? Płasko. Nie popisali się tutaj obrońcy Lecha, no ale też nie zorientowali się w porę w sytuacji zawodnicy Legii. Była to wymarzona piłka, żeby mocno, soczyście uderzyć ją. Może wpadłaby do siatki. Kruszczyński w nieudanej akcji. Znowu Kaczmarek. To był, wydaje się, dobry pomysł. Takie krosowe podanie. Tyle tylko, że ono poszło zbyt wzdłuż boiska, a za mało w poprzek. Leszek Pisz startował do tej piłki. Widzą Państwo skupionego Grzegorza Szerszenowicza na ławce rezerwowej, ławce trenerskiej. Jest to dodatkowa taka pikantna sytuacja w tym meczu. Grzegorz Szerszenowicz przez zarząd sekcji został w zasadzie Lech w ataku. No, pozornie, jeszcze jest szansa. Walczył jak lew Rybak. No ale faulowy. Dwóch legionistów leży na placu. Kubicki podnosi się. I Leszek Pisz. A ja chciałem kilka słów o Grzegorzu Szerszenowiczu. Podpisał on kontrakt z poznańskim Lechem na 3 lata, no ale kontrakty w naszej piłce nożnej nie zawsze są honorowane. On chce dalej prowadzić drużynę, natomiast zarząd sekcji uznał, że trzeba szukać nowego trenera. Są różne pogłoski o tym, kto wokół Poznania krąży. Jest wymieniane nazwisko Jerzego Kopy. No ja powtarzam, że to są tylko plotki. W każdym razie Szerszenowicz tutaj ma jakby taki ostatni egzamin w klubie. Jeżeli Lech zdobędzie Puchar Polski, być może działacze, ludzie dosyć kapryśni, o zmiennych nastrojach, zmienią swoje poglądy. Jeżeli Lechowi się nie powiedzie, no wtedy prawdopodobnie los Szerszenowicza będzie przesądzony, a kontrakt będzie można sobie oprawić w ramki i powiesić na ścianie. Doktor Makowski, zdecydowanie 12 zawodnik drużyny Legii, tak często zatrudniony, jeden z najbardziej pracowitych graczy tego zespołu. No ale na szczęście nie ma potrzeby dalszych zmian. Kubicki wznawia grę. Jóźwiak. Nie ma prawa jakichś śmielszych zagrań. Nie wolno. Do niego piłka. I Jakołcewicz próbuje uruchomić na tarcie Lecha. Roześmiałem się, no bo to nie jest mimo wszystko rugby, żeby podawać do tyłu. Tutaj można grać do przodu. Kofnyt. Próba przedarcia się skrzydłami. Zbyt rzadko Lech próbuje tej szansy. Zbyt często nęci środek boiska. Trochę bez ładu na boisku i nagle olbrzymia szansa dla Lecha. Zmarnowana w sposób wręcz fantastyczny. Tym razem Kruszczyński, zamiast zdecydować się na szybki, natychmiastowy strzał, próbował podawać do kolegi w sytuacji, kiedy miał już Zbigniewa Kaczmarka za sobą. Kruszczyński. Szybszy Arceusz? Nie, jednak Kofnyt. Pisz w walce z Rybakiem. Można powiedzieć, że tak jak w mitach greckich na początku był chaos. No może coś się z tego chaosu wyłoni. Rzeczywiście mamy ostatnie minuty już zupełnie kiepskie tego meczu i piłka jakby miała swoją własną osobowość, poruszała się po boisku wedle własnej woli, a nie wedle woli graczy. Myślę, że obie drużyny myślą
już marzą tylko o tym, żeby odetchnąć, wypić herbatę i może usłyszeć coś mądrego od trenera, który by znalazł jakiś sposób na grę. Ale przede wszystkim trener musi mieć wykonawców, bo sam pomysł nie wystarczy. Łatka, ale atak powstrzymany. No i pędzi z piłką Kofman. Nie, pędził do piłki, cofnął się po nią. No i znów trochę bez ruchu. Nieudany pojedynek w wykonaniu piłkarza Lecha z piłką Arceusz. Po przeciwległej stronie boiska świetnie wychodził Szeliga. Piłka jednak zagrana do Dziekanowskiego. Dziekanowski i Łukasik. W sukurs przyszedł Rzepka i odebrał piłkę Dziekanowskiemu. Podanie już jednak niecelne. Łatka, ale na spalonym. Tak, Dziekanowski wykazuje dzisiaj sporo ochoty do gry i gra dosyć mądrą piłkę. Jest pilnowany przez jednego lub dwóch obrońców Lecha. No, na stałe przy nim jest Łukasik. I gdyby rzeczywiście Legia dysponowała jeszcze dodatkowymi atutami, z tego mogłoby coś być, bo obrona Lecha jest w ten sposób rozrzedzona, rozciągnięta, no ale na te wolne pola nie bardzo ma kto wejść. Tak, Holendrzy na przykład mają w swoich szeregach dwóch takich asów, Hulita i Van Bastena. I przypominam sobie, że przy bramce Van Bastena Hulit świetnie oczyścił przedpole. Po prostu pobiegł w lewo, podanie do Van Bastena poszło bardziej w prawo i holenderski napastnik miał znacznie ułatwione zadanie. Tutaj nawet jeśli Dziekanowski w walce z Łukasikiem, a często także z Rzepką, odciąga ich trochę w bok, to jednak nie ma już tego drugiego zawodnika, tego następnego, do którego piłkę można by zagrać i który zdobyłby się na nieszablonowe jakieś ostre, dobre zagranie i zdobył gola. I w ten sposób sędzia, pan Piotr Werner, któremu znudziło się oczekiwanie na wznowienie przez piłkarzy gry, zakończył pierwszą połowę spotkania. Witamy Państwa ponownie na stadionie Widzewa w Łodzi, na którym rozgrywany jest finałowy mecz o Puchar Polski pomiędzy drużynami Legii Warszawa i Lecha Poznań. Widzieli Państwo przez chwilę medale przygotowane dla obydwu zespołów. Złote medale dla drużyny zwycięskiej, srebrne dla tej, która zejdzie dzisiaj z boiska pokonana. Druga połowa przed chwilą się rozpoczęła. Faul na środku boiska na Dziekanowskim i rzut wolny Legii. Drużyny grają bez zmian. No, w Legii mógłby ewentualnie wyjść jeszcze na boisko trener Lucjan Brychczy. Lech uznał za stosowne nie zmieniać składu. Zobaczymy, czy zmieni się nieco obraz gry na boisku. W pierwszej połowie żadna z drużyn nas nie zachwyciła. Myślę, że kibice nie są usatysfakcjonowani tym, co zobaczyli w pierwszej części spotkania. Zobaczymy. Gmur. Jóźwiak. Arceusz. I Kaczmarek. Kubicki. Dziekanowski w walce z Łukasikiem z autu Legii. Dziekanowski. Szeliga. Przy nim Jakołcewicz. I teraz Łukasik pędzi z piłką, wyprowadza atak Lecha. Rybak. Stay.
minucie meczu Lech obejmuje prowadzenie. Musiało do tego dojść. No, obrona Legii zachowywała się zupełnie bezradnie. Teraz Kaczmarek opowiada kolegom, co oni myśli, no ale to już się stało. Państwo widzieli. Wojciech Mazarek, który w zasadzie nobilitował Araszkiewicza, kreował go na piłkarza ligowego i z takiego skręgu reprezentacyjnego, twierdzi, że jego strzał jest przesilny, że jest bardzo mocny. Araszkiewicz, były gracz Legii, przyczynia się do jej porażki, do utraty pierwszej bramki. Wydaje mi się, że ten moment może w ataku Legia. Fatalne zagranie Iwanickiego, Jóźwiak do Iwanickiego i niecelny strzał na zakończenie tej akcji. Wydaje mi się, że Legia w tej chwili znajduje się już w bardzo trudnej sytuacji, bo rzeczywiście wydawało mi się zmiana w drużynie Lecha z numerem 13 Andrzej Słowakiewicz, a z boiska boisko opuszcza Kofnik. Kontynuując myśl, teraz dla Legii sytuacja jest rzeczywiście bardzo trudna, bo osobiście upatrywałem największą szansę dla tej drużyny warszawskiej w utrzymaniu wyniku bezbramkowego i albo udanej kontrze, albo dogrywce i rzutach karnych. Nie wiem, jak znajdą siłę i energię, żeby tutaj strzelić bramkę. Na razie Lech podniecony sukcesem atakuje. Poznaniacy wykonują rzut wolny. Podanie na pole karne w kierunku Kłuszczyńskiego. I udało się zażegnać niebezpieczeństwo. No Kofnyc widzę, że też narzeka na kontuzję. Mówiła się tutaj trochę tak sarkastycznie przed meczem, że w zasadzie będzie grała jedna drużyna, że obie drużyny są tak zniszczone sezonem ligowym, mają tak skromne rezerwy, że z tych dwóch zespołów, które tutaj się uganiają po boisku, od biedy właśnie można by złożyć jedną drużynę i wtedy ewentualnie szukać dla niej przeciwnika. Kruszczyński, dobra interwencja Arceusza, a Łukasik posłał piłkę poza boisko. Arceusz. Kaczmarek. Dobrze, do Szeligi. No ale piłkę przejął Łukasik. Przebój Rybaka. Zastopowany przez Jóźwiaka. A nieco dalej, trochę w lewo. O, właśnie widzą Państwo na swoich ekranach kontuzja któregoś z obrońców Lecha. Legia, która dotychczas 10 razy grała w finale Pucharu Polski, aż 7 razy w tym pucharze, w tym finale zwyciężała. Tylko trzykrotnie Legia jako finalista pucharu schodziła z boiska pokonana. Bez pucharu. W obecnej sytuacji zanosi się na to, że po raz czwarty legioniści nie będą w finale zwycięzcami. Dajmy im jeszcze szansę. No, jest w końcu Dziekanowski. Dziekanowski na polskich boiskach ligowych to jest potęga. Ty nawet pod koniec pierwszej połowy porównywałeś go do Kulita i Van Bastena. Włosi się interesują Dziekanowskim, ale jednak chyba nie mistrz Włoch Milan. Tak, ja nie jestem w takim razie typowym łódzkim kibicem, ponieważ nie mam nic przeciwko Dziekanowskiemu. Wręcz przeciwnie, kiedy gra dobrze, jestem bardzo zadowolony za każdym razem, kiedy po ładnej akcji zdobywa gola, czy po prostu dobrze prezentuje się na boisku. Rybak, ale zagrał tę piłkę już spoza boiska.
Rozmowa w szatni jednak musiała odnieść tutaj jakiś skutek, bo Lech przystąpił do bardziej energicznych ataków, rozpoznał słabość przeciwnika, która wręcz rzucała się w oczy i stara się po prostu swoją wielką szansę wykorzystać. Łatka do Szeligi. No tak, ale Skrobowski jest doświadczonym obrońcą, zbyt doświadczonym na to, żeby pozwolić sobie założyć tak zwaną siatkę. Pojedynek Kruszczyńskiego i Gmura. Pan Werner uznał, że faulowany był legionista. Wolny Arceusz. 54. minuta spotkania. Dziekanowski i jego cień, Łukasik. Teraz jeszcze atakował z tyłu inny zawodnik Lecha, Dziekanowski. Dziekanowski, udało mu się jednak dośrodkować. Nie. Piłka była już poza linią końcową boiska. Protestuje Dziekanowski, uważa, że zagrano przeciwko niemu nieczysto, ale pan Werner zachowuje tutaj kamienny spokój. Piotr Skrobowski wznawia akcję Lecha. Romkę nieprzepisowo zatrzymywał Szeligę. Nieprawidłowo, za szybko, trzeba powtórzyć. I nie z tego miejsca, w którym popełniony został faul. Jóźwiak, teraz Kubicki. Pisz. Łatka. Jóźwiak cały czas przypomina tancerza, który znalazł się na zbyt wywoskowanej posadce. Nie wiem dlaczego, bo w paru elementach gry nam się podobał. Ten chłopak na pewno potrafi grać w piłkę. Iwanicki. Znakomite podanie do Łatki. Gol! Gol, ale sygnalizacja sędziego bocznego. Spalony. Musimy to zobaczyć na powtórce. I pan Piotr Werner decyduje, tak, że... Za wcześnie Łatka zrobił ten krok do przodu, albo za późno otrzymał piłkę, bo wchodził w tempo. Niestety podanie było spóźnione. Wydaje się, że jest jeszcze pozycja raz ta sama spalona. Sytuacja. Iwanicki? Tak, spóźnił się Iwanicki z podaniem. Mnie się wydawało, że nie, w momencie podania... Lecha. Wydaje się, że był ten krok do przodu. No. Jednak. No tak, nie zapominajmy, że pozycja, że spalony to jest już wtedy, kiedy zawodnik atakujący jest w jednej linii z obrońcami. No właśnie. Kubicki. Słowakiewicz. Krzyknąłem tak głośno gol, dlatego że przy tych wszystkich nieszczęściach, jakie dotknęły Legię, to człowiek odczuwa jakąś sympatię do tej drużyny. Nie dlatego, że jestem warszawiakiem, ale widzę, że oni walczą bardzo dzielnie, a tu było masę niesprzyjających przypadków. I jeżeli taka drużyna potrafi się mimo wszystko zmobilizować, podjąć walkę, a mecz się ożywił, oni podjęli teraz walkę o wiele aktywniej, to człowiek mimo życzy im jak najlepiej. Zresztą, no cóż, może wreszcie padną te bramki, ten mecz będzie ciekawszy. Arceusz. Mocno, wysoko i za daleko. No Lech jest w tej chwili bliski zdobycia po raz trzeci Pucharu Polski. Mówiłem, że poprzednie sukcesy wiązały się z działalnością Wojciecha Łazarka, który w tym klubie odegrał olbrzymią rolę, wylansował wielu zawodników mniej znanych. Natomiast i to jakby posłużyło za kredyt zaufania do Łazarka, kiedy powierzono mu funkcję trenera reprezentacji narodowej. Lech w natarciu. Rybak. Tak, no z dużej chmury mały deszcz. Łazarka dzisiaj nie widziałem na stadionie Widzewa. Tak samo jak i kierownicy PZPN-u. Pojechał do Republiki Federalnej Niemiec oglądać Mistrzostwa Europy. No myślę, że to jest celowe, bo lepiej oglądać Mistrzostwa Europy wtedy, kiedy nie gra tam Anglia, nasz bezpośredni przeciwnik Mistrzostwa Świata.
Także ten puchar został troszkę tak jakby oskubany. Wysiłki Legii niestety zakończone na Piotrze Skrobowskim. Może po prostu bilety do RFN-u były już kupione wcześniej, a liczono się w PZPN-ie z tym, że Anglia grać będzie aż do końca turnieju. Zapewne masz rację. To Arceusz. Dobre podanie do Szeligi. Skrobowski nie sięgnął piłki. Szeliga, a i fatalne, nie takie złe nawet to dośrodkowanie, tylko że pilnujący Dziekanowskiego Łukasik po prostu wypchnął odrobinę legionistę, nie pozwolił mu dobiec do piłki. Bardzo musi Łukasik obrzydzać życie Dziekanowskiemu. Pewno będzie Dziekanowski miał dużo do powiedzenia po tym meczu. Zdenerwowany jest mocno. Teraz jednak Łukasik nie zdążył do Dziekanowskiego. Dziekanowski przy piłce, dośrodkowanie, wycofanie, łatka. No akcja taka przypominająca Mistrzostwa Europy. Strzał tylko troszkę nie ten. Ale przyznają państwo, że mecz nabrał nowych umiejętności. Tak, to już jest piłka nożna. 60. minuta spotkania. 1-0 prowadzi Lech. Ale akcje Legii są coraz składniejsze, szybsze, no i coraz groźniejsze. Dobrze główkował Jóźwiak. Łatka w pojedynku z Rybakiem i z Rzepką stracił piłkę. Jakołcewicz. Dobrze ustawiony Gmur, no ale podanie znacznie gorsze. Słowakiewicz. Romkę. Pachelski. Arceusz w pojedynku z Romkę. Dobre zagranie pomocnika Lecha. I bezbłędnie Kaczmarek. Tak. Bezwzględnie Legia miała w pierwszej części spotkania dwóch takich rzucających się w oczy zawodników. Kaczmarka w linii obrony i Dziekanowskiego w ataku, właśnie przy piłce. Teraz w drugiej części spotkania próbują do nich dołączyć Łatka, Pisz, Arceusz. Z autu Słowakiewicz, teraz Kruszczyński, czy nie Marceusz i aut dla Lecha. I jeszcze jeden aut dla Lecha. Słowakiewicz do Araszkiewicza. Pachelski. Jeszcze raz Araszkiewicz. I Kaczmarek. Gmur. Dziekanowski. Bardzo ładne odegranie piłki do Iwanickiego. Znowu Dziekanowski. Jeszcze jedno wspaniałe zagranie. To Szeliga. Nie, Kubicki. Iwanicki i Dziekanowski w polu karnym. Jeszcze raz Iwanicki. Nie trafił w piłkę. Fatalny kiks. Gmur, Jóźwiak. Przewaga Legii coraz większa. Pisz. I aut dla Legii. Spóźnił się Łatka. Kubicki dobrze do Szeligi, ale Szeliga nie ruszył w kierunku piłki, a wręcz przeciwnie. Odsuwał się od nadbiegającej, nadlatującej piłki. Iwanicki. Kaczmarek rusza, włącza się do akcji ofensywnej. Arceusz. Dobrze, Arceusz. A i zatrzymany przez Kruszczyńskiego. Szansa nie, przez Araszkiewicza. No ale dobrze zażegnał niebezpieczeństwo Gmur. Sędzia przyznał piłkę Legii. Już
po wrzucie z autu Iwanicki. Iwanicki, znakomity strzał. 64. minuta spotkania. Szeroko rozstawieni obrońcy Legii. Odległość około 25 metrów. Krzysztof Iwanicki pięknym, mocnym strzałem w róg bramki zdobywa wyrównania. Teraz nad stadionem rozległ się petarda. Tak, odgłos mocnej detonacji to petarda na trybunie w sektorze zajmowanym przez kibiców Legii. Krzysztof Iwanicki, widzieli przed chwilą Państwo zbliżenie tego zawodnika. Zapisujemy 64. minuta meczu. Wyrównanie po strzale Iwanickiego. Sędzia Werner protestuje, zwrócił się do organizatorów, żąda porządku, widocznie zagroził przerwaniem meczu. Wydaje mi się, że poznański Lech uległ kompleksowi psychologii posiadacza. Już ten olbrzymi Puchar Polski wydawał się w ich rękach. Cofnęli się, zaczęli strzec skromnej przewagi, jakby zlekceważyli Legię. I kilka wspaniałych zagrań, przede wszystkim Dziekanowskiego, doprowadziły do tego, że czujność została osłabiona i Legia wyrównała. No, może teraz będzie piłka nożna. To myślę, że od 10 minut jest już ta piłka nożna na boisku Widzewa. To już jest zupełnie coś innego niż było w pierwszej połowie. Araszkiewicz. Faulowany przez Mura. Był to tak zwany faul taktyczny. Zapewne tak tłumaczyłby się zawodnik, gdyby spytano go dlaczego. Żółta kartka dla legionisty. Nie miał szans na tłumaczenie. Widzę Romkego w pobliżu piłki. Rybaka. Właśnie speaker mówi o petardach. O tym, że jest to zabronione, no to jest zupełnie oczywiste. Kruszczyński przebiegł. Strzał Rybaka. Rykoszet i chyba będzie rzut rożny. Tak. Rożny dla Lecha. Jeszcze jedno dośrodkowanie. No i tym razem Kubicki z lewej strony. I wracający Rybak odebrał piłkę. Araszkiewicz. Rzepka. Przeszkadzał mu Łatka. Teraz jeszcze wejście Gmura. No i skuteczne. Zdobywca gola dla Legii. Iwanicki. Jakołcewicz. Romkę. Teraz znacznie więcej tych sylwetek w granatowych koszulkach na przedpolu Legii. No nie ma już czego bronić. Czyli taki minimalizm boiskowy, takie kunktatorstwo. Gra jak najmniejszym nakładem sił. Raz jeszcze. No zemściły się po prostu na prowadzącej do 64 minuty meczu drużynie Lecha. Gmur do Kaczmarka. I któryś to z kolei... Faul na Dziekanowskim. Faul na Dziekanowskim, tak. Pisz. I pełna poświęcenia interwencja Łukasika.
rożny dla Legii. Skrabowski. Kubicki, Kaczmarek. A tymczasem legioniści na połowie Lecha rozbiegli się szeroko, rozstawili się przy bocznych liniach. Z jednej no będą strony szukać Dziekanowskiego pewno. Iwanicki, z drugiej Łatka, a Arceusz do Gmura. Tym razem no nieco odważniejsze wyjście. Podanie nie najgorsze, tylko jeszcze trzeba było przyjąć tą piłkę. Właśnie. Araszkiewicz. No dość łatwo poradzili sobie z szarżą Araszkiewicza Gmur i Szeliga. A tu rzut wolny dla Lecha i piłka w posiadaniu Ryszarda Jankowskiego. Skrobowski. Romka. Skrobowski. Dobre wyjście Rzepki. Kaczmarek, ale tym razem jego interwencja nie była potrzebna. Rzepka zagrał piłkę za mocno. A jednak, Kaczmarek dotknął tej piłki. Rzut rożny dla Lecha. W narożniku Kruszczyński. Kruszczyński. Gmur. Tu jest Araszkiewicz. Mocne uderzenie. Tej decyzji arbitra nie rozumiem. Sygnalizowany był spalony, no ale wydawało mi się, że piłkarz Lecha był o 2-3 metry przed legionistą. Sędzia ma zawsze rację. Podobno. Dziekanowski, Kubicki, Łatka, teraz Dziekanowski, a i uciekła mu piłka. Rybak. Rybak i Pachelski. Kruszczyński prosi o podanie piłki, ale nie widzą go koledzy. No tak. Najlepszą zwrotnością i orientacją popisał się znowu Zbigniew Kaczmary. Widzą Państwo, rozpoczęła się 71. minuta spotkania. Niespełna 20 minut do rozstrzygnięcia meczu w normalnym czasie 90 minut gry. Jeśli spotkanie zakończy się wynikiem nierozstrzygniętym, remisem, dojdzie do dogrywki, a jeśli i ono nie przyniesie rozstrzygnięcia. Rzuty karne. Na razie jednak Dziekanowski. Na polu karnym Szeliga i Łatka. Dziekanowski, świetne zagranie do Iwanickiego. Ach, minimalnie. Łatka mógł rozstrzygnąć ten pojedynek. A w każdym razie uzyskać prowadzenie dla Legii. Dośrodkowanie było bardzo dobre. Łatka musnął chyba nawet piłkę nogą, ale nie zmienił kierunku jej lotu na tyle, żeby wpadła do siatki. Czy zauważyłeś, Michał, jedną rzecz, że ci przeciwnicy... O, za to można żółtą kartkę dostać. Na razie jednak sędzia pogroził Arceuszowi palcem. Że ci przeciwnicy Dziekanowskiego jakby umilkli. Jednak dobra forma sportowa, dobra gra, dobra postawa na boisku to jest najskuteczniejszy sposób na wszystkie anse. No, fatalne zagranie. Arceusz do Dziekanowskiego. Tym razem Słowakiewicz przy Dziekanowskim, no i poradził sobie. Wydaje mi się też, że jest jeszcze inna sprawa. Mianowicie, kiedy mecz jest lepszy, kiedy gra jest ciekawsza, to i kibice mają mniej czasu na to, żeby rozrabiać, bo po prostu koncentrują swoją uwagę na tym, co się dzieje na boisku. Kaczmarek posłał piłkę poza i boisko z autu Romkę. I jeszcze jeden rzut
z autu dla Lecha i znowu ramkę. Araszkiewicz. Rumkę, teraz Pachelski. Minął dwóch obrońców Legii. No niezbyt udana interwencja Robakiewicza w bramce, ale naprawił błąd warszawskiego bramkarza Iwanicki. Rybak. Nieudane dośrodkowanie. Podbudowana zdobyciem gola wyrównującego, Legia nie pozwala już Lechowi na tak zdecydowane ataki jak wcześniej. Dość beztrosko stracona piłka przez legionistów. Romkę. Dostrzegł wychodzącego na pozycję Rybaka. Środkiem boiska przedzierało się dwóch lechitów. Piłka u Araszkiewicza, potrafi silnie uderzyć. No tak, ale Rzepka zatrzymał tę akcję kolegi. Odebrał mu piłkę i popisał się niecelnym strzałem. Kwadrans do zakończenia meczu. Remis 1-1. W 48 minucie bramkę dla Lecha zdobył Jarosław Araszkiewicz. W 64 dla Legii gola strzelił Krzysztof Iwanicki. Rybak do Pachelskiego. Pachelski do, podawał do Kruszczyńskiego i gdy lechici sądzili, że sędzia podyktuje rzut karny dla nich, pan Werner spojrzał na sędziego bocznego i pokazał spokojnie, że Legia wykona rzut wolny pośredni za spalonego. Łatka. Araszkiewicz. Do Pachelskiego. I do Brzegmur. Arceusz. Z Kaczmarek. Kubicki. Znowu Kaczmarek. Dziekanowski wyciąga swojego opiekuna Łukasika aż na środek boiska. Teraz Jóźwiak. Jóźwiak do Pisza. Interwencja Skrobowskiego i rzut rożny. Niezadowolony z gry swoich podopiecznych trener Grzegorz Szerszenowicz. No specjalnych powodów do radości to on mieć nie może. Szarpie Pachelski, szarpie Rybak. Dziwnie trochę gra Raszkiewicza, który często chodzi po boisku podparty pod boki. Takie maniery ligowe, trochę gwiazdorskie. I to nawet w sytuacjach, kiedy koledzy są przy piłce, kiedy coś się dzieje, ale w ataku Legia. Pisz. Aj. No już jak pokazuje, że był na dobrej pozycji, był rzeczywiście, ale Pisz mu jednak nie zaufał. Siedemdziesiąta siódma minuta gry, okres jakby uspokojenia na boisku. Widocznie uznają, że się jeszcze dosyć nie nagrali w kierunku dogrywki. Szarża Romkego.
Tak, ja Romkę. Solowe zagrania. Bez jakiejś współpracy. No trudno powiedzieć, żeby Lech Poznań tutaj zrobił furorę. Trochę więcej się spodziewałem po tej drużynie, która w tym roku była w bardzo trudnej sytuacji. Nawet wydawało się, że może znaleźć się w strefie spadkowej. Zwycięstwo nad Legią i w ogóle cały finisz uratował poznaniaków od przykrej sytuacji. Zajęli 9. miejsce w tabeli. Być może myślą o zbudowie nowego, potężnej drużyny, która, ale w tej chwili atakują. To jest Pachelski do Rybaka. I brawa dla Robakiewicza. To była mądra akcja, sprytna. Tych trzech po prostu graczy. Pachelski, Rybak, Kluszczyński stwarzają najwięcej niebezpieczeństwa pod bramką Legii. No a Raszkiewicz po prostu jest groźny. Strzelił gola. To usprawiedliwia jego obecność na tym meczu, choć sama gra niestety mi się nie podoba. Jest zbyt jakby leniwa, odpała. Kluszczyński. I znowu interwencja Kaczmarka. Niepotrzebnie chyba Pisz zatrzymywał tutaj na granicy pola karnego Legii akcję. Zagranie ręką legionisty, wychwycone natychmiast przez pana Wernera i rzut wolny dla Lecha. Przy piłce Rybak. Jakołcewicz pod bramką Legii. No ale dośrodkowanie. Sytuacja będzie powtórzona. Jakołcewicz, Łukasik. No jest to olbrzymia szansa. Bardzo niebezpieczna sytuacja dla warszawskiej drużyny. Jeden Kaczmarek. Jeszcze raz Rybak. Główkował Pachelski, a pretensje do niego miał właśnie Jakołcewicz, który stał dosłownie tuż za jego plecami, a jest wyższy i miał szansę no, mocniej uderzyć piłkę głową. Kaczmar. Gmur. Jóźwiak. Pisz. Kubicki, Kaczmarek, Gmur. I teraz dopiero Legia jest właściwie w tym wyjściowym ustawieniu. Trzech obrońców, trzech napastników, czterech zawodników w środku pola. Tak, o takiej grze myślałem, że jest trailer. No, konieczność jest silniejsza niż teoria. Słowakiewicz. Romkę. I spokojna interwencja Arceusza. Znacznie gorsze podanie do Iwanickiego. A Raszkiewicz. Tym razem nieprzepisowa interwencja Zbigniewa Kaczmarka. Faul na Raszkiewiczu. Rzut wolny dla Lecha. I zobaczymy, jak tym razem poznaniacy wykonają stały fragment gry. Pięciu zawodników Legii w murze. Łukasik na polu karnym. Łukasik i Słowakiewicz. A w pobliżu piłki Rybak. Kruszczyński? Jednak Kruszczyński. Pomysł nie był zły. Zagranie nad murem. Zwykle bramkarz ustawiający mur. Jeszcze raz widzą Państwo tę sytuację. Bramkarz ustawia mur tak, żeby piłkarze w nim stojący blokowali mu jedną część bramki, a broni drugą.
Stąd rzuty wolne bite nad murem mają największe szanse powodzenia. Pod warunkiem oczywiście, że piłka leci w światło bramki. Szeliga. Kubicki. Znowu Szeliga. Nieudolność. 7 minut do zakończenia meczu. No jeżeli by teraz ktoś zdobył bramkę, to prawdopodobnie ma Puchar Polski. To już byłoby za mało czasu przy tych umiejętnościach drużyn, przy tej grze, jaką prezentują. Trudno się spodziewać, żeby w ciągu 7 minut ktoś mógł strzelić gola, a przeciwnik wyrównać. Jeszcze jedno zagranie mocne do Pachelskiego. Nieudane. Po tym żywszym kwadransie pierwszym, który rozpoczął drugą część meczu, no gra znowu siadła. Jest senna, jest dużo spacerów po boisku, bardzo mało ruchu. Futbol w tym wykonaniu jest na pewno grą statyczną. Nawet nie są to szachy, raczej powiedziałbym warsady, bo tutaj jest szanowanie piłki, są pozory gry. Legia widzi, że niestety ma za dużo luk, aby za dużo słabych punktów, aby przeprowadzić zdecydowane natarcia. No, Lech myśli, że życie im jakoś pomoże, że to się rozstrzygnie samo. Nie wkładają tej pracy, która jest potrzebna, żeby ten mecz wygrać. Skrobowski. Skrobowski. Nie widząc wychodzących na pozycję kolegów, sam zdecydował się ruszyć do przodu z piłką. W młodych latach Skrobowski sam potrafił zaatakować bramkę przeciwników. No, mówiłem już, że był to przeogromny talent, który zbierał oklaski na Marakanie. Potem niestety zabrano go na Mistrzostwa Świata ze złamaną nogą, co jest w ogóle godne księgi Guinnessa. Miał olbrzymie kłopoty ze zdrowiem i jest piłkarzem dobrym, ligowym, ale nie jest wielkim piłkarzem europejskim. Lech w natarciu. Araszkiewicz, tak. Pole karne. Wydawał się zaskoczony kompletnie tym, że piłka do niego trafiła, piłkarz Lecha. To był Rybak, a teraz strzelał Romkę. Zdenerwowany Andrzej Strejlał, zdenerwowany. No myślę, że trzecia paczka papierosów już tam jest w robocie, jak znam Andrzeja. Widzą Państwo w powtórce strzał Piotra Romkego. A piłka już w drzwi. Krzysztof Iwanicki. Takie zagranie między Arceusza i Kaczmarka. Kaczmarek musiał się ratować mocnym wybiciem piłki daleko w pole. Przejęli ją Lechici. Teraz dobrze Gmur. Również dobrze Pisz. Znowu Gmur. Iwanicki. No tak, ale zbyt mało piłkarzy Legii ruszyło do przodu i Iwanicki no, znalazł wreszcie partnera, któremu mógłby zagrać piłkę. Pisz. Do Dziekanowskiego. Słowakiewicz przy Dziekanowskim i Łukasik. Iwanicki. Dobre uderzenie Jóźwiaka. Gmur. Pisz. Łatka. Łatka, udało mu się dośrodkować, a Łukasik poza linię końcową boiska. Rzut rożny dla Legii. 3 minuty do końca meczu. Szansa dla Legii. Pisz. Do Kubickiego. Zablokował Pachelski. Dobrze. Dobrze główkował. No przesada, że dobrze główkował, ale główkował. Jóźwiak. Gdyby dobrze trafił tę piłkę, to mógłby być to moment decydujący o całym jego piłkarskim życiu. Pisz.
Iwanicki. Dziekanowski. I Łukasik. Słowakiewicz. Co zrobi Romkę? Zachowawczo. Ręka. Ręka Kruszyńskiego. Arcewicz. Kaczmarek do Robakiewicza. Teraz przy piłce Gmur. Tak, dogrywka staje się realnym faktem. 89. minuta meczu. Wszyscy na nią czekają. Zabawa z piłką legionistów. Czekanie na końcowy gwizdek sędziego. Ale nie kwapi się z przejściem na połowę boiska, na której odbywa się podawanie piłki między piłkarzami Legii. Teraz Araszkiewicz ruszy. I Kaczmarek do swojego bramkarza. W jednej z transmisji Mistrzostw Europy w piłce nożnej Jan Tomaszewski rzucił pomysł, nowy pomysł na sędziowanie. Należało, może można by się tu dołożyć z jeszcze jednym pomysłem. Jeśli w takiej sytuacji jak obecnie na boisku nie widać chęci do gry żadnej z drużyn, należałoby ten mecz kończyć może odrobinę wcześniej. Nie grać pełnych 90 minut. Byłaby to metoda na skrócenie meczu ligowego do 30-45 minut. Obserwując ligowe pojedynki, można by dojść do wniosku, że często piłkarzom o to chodzi. Gmur i wreszcie... Sędzia Werner się zlitował. Się zlitował, okazał się łaskawy dla piłkarzy. Zakończył mecz. Po 90 minutach finałowego pojedynku o Puchar Polski Piotr Werner, który prowadzi dzisiejsze spotkanie. Jak panu się sędziuje w tym meczu? No, cieszy mnie to, że jest walka, gra kontaktowa przez całe 90 minut i myślę, że widowisko może się podobać kibicom, a mnie osobiście myślę, że sędziuje się nieźle, chociaż parę drobnych błędów się nie ustrzegłem, ale myślę, że jak tak dalej pójdzie, to chyba nikt nie będzie miał specjalnych do mnie pretensji. Przed panem jeszcze 30 minut, jak zatem z kondycją? No, jesteśmy po obozie sędziowskim, także myślę, że te 30 minut jeszcze, potem 10 wytrzymam. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Sędzia Piotr Werner stwierdził, że wytrzyma 30 minut, a potem jeszcze 10. Czyżby przewidywał, że zakończy się ten mecz rzutami karnymi. Za chwilkę będziemy mieli na odpowiedź. No, ja myślę, że jest to bardzo poważna możliwość rzuty karne. A to by przedłużyło naszą transmisję jeszcze bardziej. Zbliża się godzina 19. O tej porze powinien być nadany kolejny odcinek filmu o perypetiach młodego chłopaka Adriana Mola. Raz jeszcze, mam nadzieję, że już po raz ostatni, wyjaśniam zwolennikom tego filmu, że dzisiejszy odcinek filmu o Adrianie Molu nadany zostanie za tydzień o tej samej porze, o 19. Drużyny już gotowe do gry. Na boisku Wojciech Jagoda, zaraz się zorientujemy, kogo on zmienił. Czyli Andrzej Strejlał rzucił
do boju wszystkie swoje rezerwy. Już żadnych zmian być nie może. Zgodnie z tym, co zapowiedział trener Lecha, pan Grzegorz Szerszanowicz, w jego drużynie drugiej zmiany jeszcze nie ma, chociaż z boku boiska rozgrzewa się i przygotowuje do gry kolejny zawodnik. Rozpoczęła się dogrywka finałowego meczu o Puchar Polski pomiędzy Legią Warszawa i Lechem Poznań w akcji Legia. Dynamicznie rozpoczęli warszawianie to spotkanie. Robkę starcie na środku boiska z Jóźwiakiem bez piłki. Efekt jest taki, że Jóźwiak leży, zwija się z bólu. I masażyści. Wydaje mi się, że nie widzę Szeligi w drużynie warszawskiej, ale chcę się rozejrzeć uważnie po boisku. Przebieg tylko rąkę koło Jóźwiaka i skutek był natychmiastowy. To było takie mocne starcie, aż słychać było tutaj wysoko takie zetknięcie. W drodze do dzisiejszego finału. Bark. Lewą ręką rusza Jóźwiak, no ale wszystko w porządku, twardy chłopak. Legia już grała jedną dogrywkę. To było w drugiej rundzie, w meczu z Widzewem, tu na tym stadionie. Legia wygrała 3-1 po dogrywce. Faulowany był w tej akcji Araszkiewicz przez Jóźwiaka. Nie widzę na boisku Szeligę, więc nie Szeligę zastąpił Jagoda. Na razie szansa dla Lecha, bardzo poważna. Znowu Rybak przy piłce. I znowu ponad bramką. Kubicki. Pisz. Kubicki pędzi wzdłuż bocznej linii boiska, a Pisz tymczasem niedokładnie. Wprost w ręce Jankowskiego. Araszkiewicz. Skrabowski do Rzepki. Łatka. Iwanicki. Lech gra teraz w dziesiątkę, bo Jakołcewicz zmierza powoli, właśnie ten zawodnik przed Iwanickim, który jest z piłką, zmierza powoli do bocznej linii boiska, jest kontuzjowany i już wiadomo, kto zostanie zmieniony w drużynie Lecha. Bardzo ładne zachowanie Krzysztofa Iwanickiego, który widząc niesprawnego piłkarza Lecha, posłał piłkę poza boisko. Z numerem 15 na boisku pojawił się Dariusz Skrzypczak. Iwanicki. Jóźwiak. Do Szeligi. I bardzo dobrze Piotr Skrobowski. Kruszczyński.
Romkę. Araszkiewicz. I zostawił piłkę Kaczmarkowi. Legia straciła jeszcze jednego z profesorów w dzisiejszym meczu, no bo do takiej roli mimo wszystko aspirował Arceusz. Jednak kontuzja, o której mówiliśmy na początku, widocznie mu dokuczała. 90 minut to było tyle, ile on mógł wytrzymać. No nie wiem, czy Jagoda go w pełni zastąpi, więc kolejne jakby osłabienie warszawskiej drużyny. Uwaga, dobry strzał i dobra obrona Robakiewicza. Strzelał Pachelski. Ciekanowski. Iwanicki. Znowu Ciekanowski. Gmur. Ciekanowski. Teraz Słowakiewicz jest tym zawodnikiem, który bezpośrednio opiekuje się Ciekanowskim, a Łukasik wspomaga go tym. Dobre zagranie do Kubickiego. Jest Jagoda i jest Szeliga na polu karnym, ale między nich bardzo dobrze wyszedł do przodu Jankowski i przejął podanie. Gdyby już jak był doświadczonym graczem, może by wszedł tą piłkę, ale to już jest duża sztuka piłkarska. Dobrze, Ciekanowski. Teraz powstrzymana akcja Jóźwiaka i szansa na kontrę. Tak, wszystko to są manewry jednak na bocznicy stacji Łódź Hojny. Wolne tempo, już mają, czują ten mecz. Każdy szuka jakiejś nadzwyczajnej okazji, jakiejś takiej chytrości. Idzie to wszystko bardzo wolno, bardzo statycznie. Myślę, że Araszkiewicz dosyć uczciwie powiedział o nastrojach, jakie tutaj na boisku panują. Tak, zdziwiony Skrobowski, ale rączki chyba troszkę pracowały. Faulowany był Szeliga. Tym razem wolny dla Legii. Przy piłce są i Pisz, i Łapka, i Iwanicki, no i jest także Ciekanowski. Aj, to nie był chyba najlepszy manewr, nie najlepszy sposób wykonania tego rzutu wolnego. No i dobrze spisał się wracający Gmur. Iwanicki. Do Pisza. Pisz, Łatka, ładnie zaabsorbował tam obrońców. Ciekanowski. Łatka i rzut rożny.
Widzą Państwo, że skrzynka napojów, orzeźwiających napojów, chłodzących przy ławce rezerwowych poznańskiego Lecha już w znacznej, znacznej części opróżniona. Pisz. Jagoda, faulowany. I dla odmiany wrzut z autu. Jagoda do Dziekanowskiego. I jeszcze jeden wrzut z autu dla Legii. Ciągle dwóch zawodników Lecha przy Dziekanowskim. Przeliga. Interwencja Słowakiewicza. I Gmur. No tak, ale nie ruszyli po prawej stronie dopiero teraz. Kubicki zdecydował się na strzał, nie dopędził piłki, Rzepka i jeszcze jeden rzut rożny dla Legii. 12 minuta dogrywki. Dośrodkowywać będzie Iwanicki. Kubicki. Sędzia pan Werner jednak odgwizdał faul zawodnika Legii. I rzut wolny dla Lecha. Skorowski, przepraszam. Stawką tego meczu są puchary, ale mimo że puchar zdobywców pucharów jest zawsze obsadzony dosyć umiarkowanie, przynajmniej jest słabszy chyba i od pucharu UEFA i pucharu mistrzów, to smutne są refleksje, kiedy się pomyśli o wrześniu i o tym, że Legia w takim składzie, czy Lech, będzie toczyć boje z poważnymi przeciwnikami europejskimi. Nie zapominajmy, że lista transferowa jest w tym roku wyjątkowo długa, że mamy czas zmian i możliwości przejść zawodników z klubów do klubów. Tylko zawodników nie ma w nadmiarze. To niestety też fakt. Chyba że w Warszawie się pojawi Andrzej Rudy, o czym szepcze się tu i ówdzie. No tak, Legia nie kwapiła się teraz z atakiem, wyraźnie czekała na zbliżenie się na pole warszawian zawodników Lecha. Lechici przejęli przez chwilę piłkę i teraz dopiero rozgorzała walka. Może ten atak będzie bardziej energiczny, może lepszy. Łatka. Dość ostre takie, mocno bite dośrodkowanie. A na środku boiska Araszkiewicz. Nie wiem, czy bardziej zmęczony, czy to wynik starcia, bo sędzia nie interweniował, nie dopatrzył się żadnego faulu. To trzecia minuta meczu, meczu dosyć spokojnego, który trudno porównać jest z taką piłką wyczerpującą i zabierającą wszystkie siły, no ale okazuje się, że po sezonie ligowym w naszych drużynach te 103 minuty to już też jest bardzo dużo i to też jest ciężko przetrwać. Wydaje mi się, że to raczej zmęczenie zadecydowało o jakiejś dolegliwości Araszkiewicza. Przerwa w grze. No i powrót do jakiejś takiej formy. Z autu Pisz. Skorobowski.
I znowu piłka poza boiskiem. Nie widać ruchu wśród zawodników Legii. Na przedpolu bramki Lecha, w związku z tym także nieruchomo stoją przy swoich legionistach piłkarze Lecha. Teraz cała taka ława zawodników przesunęła się do przodu w kierunku środkowej linii boiska. Manewr, który często oglądamy ostatnio, tak zwane skrócenie pola gry. No, ale na nic się to zdało. Pierwszą część dogrywki mamy za sobą. 105 minut meczu finałowego o Puchar Polski pomiędzy Lechem i Legią. Za chwilę ostatnie 15 minut tego pojedynku. Zawodnicy dość zdecydowanie ruszyli do bocznej linii boiska. Sięgają po napoje. Piotr Romkę kuleje. Poprawiają sobie zawodnicy obuwie. No ale przede wszystkim szukają wytchnienia, szukają orzeźwienia w napojach chłodzących. Ja myślę, że tylko przypadek może zadecydować o tym, że nie dojdzie do rzutów karnych. Postanowiono jednak zdać się na los szczęścia i trudno odnieść wrażenie, że ktoś na tym boisku jeszcze myśli o jakiejś energiczniejszej akcji. No może to jest złuda, może to są tylko pozory, ale wszystko na to wskazuje, że jest taki regulamin, że trzeba grać nie 90, a 120 minut, no a potem ruletka, bo jednak rzuty karne są ruletką. Wyobrażam sobie, jak też denerwuje się na trybunach Leszek Jezierski, trener ŁKS-u, bo przecież Legia gra także dla ŁKS-u, o czym zresztą szkoleniowiec Łódzkiego Klubu Sportowego nie omieszkał powiedzieć do kamery i mikrofonu przed rozpoczęciem tego finałowego meczu. Jezierski mówił, że zabrakło jednej i tylko jednej, aż jednej bramki. Ale również przy okazji Jezierski jako bojownik o zaufanie dla ligi oświadczył, że ŁKS jest poza wszelkimi podejrzeniami, bo przecież mógł wygrać za 3 punkty, jeżeli byłaby niedziela. Tak, to prawda. Ale ten, że sam ŁKS stracił niepotrzebnie punkty, chociażby w Stalowej Woli, o innych dwóch pojedynkach już nie wspomnę. Popatrzmy jednak na to, co dzieje się w tym ostatnim kwadransie finałowej rozgrywki o Puchar Polski. Kolejny faul Łukasika na Dziekanowskim. Dziekanowski, teraz Szeliga. Niebezpieczeństwo zażegnane. Skrobowski. I Gmur. Zdecydowanie poza boisko. Wyrzucił tą nieznośną piłkę, żeby nie przeszkadzała i nie mąciła jednak spokoju. Tak, my o tych pucharach tak dużo mówimy, o tej stawce pucharowej, no ale potem niestety trzeba grać. No, szansa dla Lecha. Świetnie Pachelski. Pachelski i Kaczmarek. Padł jak gromem rażony Pachelski, ale Paulu tam chyba rzeczywiście nie było. No, do dobrych obyczajów rasowego napastnika należy dobrze padać, prawda? Łapka uprzedzony przez Rzepkę, ale piłka w posiadaniu legionistów. Pisz. Znów Dziekanowski. Ileż kilometrów on przebiegł, uciekając przed Łukasikiem i goniąc piłkę. Dziekanowski, dobre dośrodkowanie. Romkę jest... Pisz? Nie, to Łatka. I próba strzału z ponad 20 metrów. No, nie uda. Tak, Dziekanowski tutaj dośrodkowywał, był rajd po prawej stronie boiska, na środku przed bramką absolutne pustkowie, zupełnie jałowic też. Nie było co z tą piłką zrobić. Samotność środkowego napastnika. Słowakiewicz, Skrobowski,
Araszkiewicz i Skrabowski. Skrzypczak za łuk. Pachelski. Faulowany przez Bór. To drugi twardy taki facet obok Dziechanowskiego. Ten też swoje dzisiaj przebieg i napracował się. No wystarczyłoby na 3-4 piłkarzy Lecha powinien dostać jakąś podwójną premię. Romkę przestał utykać. Kaczmarek, teraz Kubicki. Pieczołowicie pilnowani przez obrońców Lecha idzie Kanowski i Łatka. Nieco więcej swobody ma Szeliga, ale i jego poczynania kontroluje kątem oka kolejny obrońca. Pisz. Dziekanowski wychodzi na pozycję, do niego podanie. Trzech obrońców Lecha po prostu zmusiło Dziekanowskiego do wycofania się. Do wycofania piłki w głąb pola, a teraz Pisz na spalony. Na trybunach przewaga kibiców Lecha. Niebiesko w sektorze pod zegarem, w sektorze oglądanym przez Państwa przed chwilą. No i gromkie ej kolejosz, ej kolejosz. Coś trzeba robić, bo jednak jest dosyć chłodno. Romkę. Do Skrobowskiego. No ale podanie za mocne. 10 minut do końca gry. Gmur. Kubicki. Dziekanowski. Podanie do Szeligi. I Romkę wypchnął poza boisko i zawodnika, i piłkę. Szeliga leży tuż przy bocznej linii boiska, a właściwie dokładniej rzecz biorąc tuż przy siatce ogradzającej plac gry. A gra toczy się dalej. Dziekanowski. No prawie jak Janusz Chomątek, tyle tylko, że w bezpośrednim sąsiedztwie dwóch zawodników drużyny przeciwnej. Kubicki faulował Araszkiewicza, ale sędzia zastosował przywilej korzyści. Słowakiewicz. Romkę. Araszkiewicz. Araszkiewicz. Tam jest Pachelski. I spokojnie Jagoda. Ale Jakołcewicz. To Kofny to puścił boisko. Nie Jakołcewicz, jak wcześniej Państwu powiedziałem. Główkował Skrzypczak. No wobec tego wszystkiego, co działo się wcześniej w tych kilkunastu minutach do grywki, to i taki strzał głową widzowie nagrodzili brawa. No tak, wreszcie coś się zaczęło dziać. Przypominałem trochę bokserów zawodowych w 15 rundzie, kiedy już się daje takie, zadaje ciosy instynktowne, trochę takie na oślep. Podwójna garda i potem cios rozpaczy. Kaczmarek, teraz Kubicki. Obrońcy próbują uruchomić zawodników drugiej linii i ataku, ale często ta piłka wraca do linii obrony. Dziekanowski też już chyba zmęczony. Araszkiewicz, przy nim Pisz. Dziekanowski.
I aut dla Legii, pokazał pan Kazimierz Orłowski, sędzia boczny. Dziekanowski tutaj jest w podwójnej roli, bo równie dużo przebieg, jak dyskutował się z sędzią, na ciągle jakieś pretensje. A teraz otrzyma żółtą kartkę za krytykowanie orzeczeń sędziego. Faul na Jóźwiaku. Kubicki. Natychmiast podanie do Dziekanowskiego. Dziekanowski, Pisz, za słabo do Pisza podana piłka. Proszę, jak cofnął się Lech do defensywy? Jeszcze niewiele ponad 5 minut do końca spotkania, do końca dogrywki. Cała jedenastka Lecha na własnej połowie, czyżby? Stracili już zupełnie ochotę do gry? No sytuacja paradoksalna. Nikt nie chciał podać piłki Kubickiemu, żeby ten wrzucił ją z autu. Musiał zawodnik Legii wrócić na boisko po nią. Słowakiewicz znowu poza boisko. Ta taktyka Lecha może być zgubna, bo jednak Legia krok po kroku przybliża się w kierunku bramki Jankowskiego. Zawsze może się coś zdarzyć, może być nawet jakiś przypadek. Tym razem Dziekanowski wypchnął piłkę poza boczną linię i na nic zdały się jego protesty. Wrzucili ją z autu piłkarze Lecha. Wysoko uniesiona noga Araszkiewicza, chyba końcem buta, uderzył Kubickiego. Znowu potrzebna pomoc lekarza i masażysty. A żeby tak ożywili się piłkarze, jak kibice na trybunach. No nie, oni zdaje się plan mają już na dzień dzisiejszy ustalony. Kubicki, teraz Pisz. Nagły zryw Legii, ale zakończony na Piotrze Skrobowskim, który wybił piłkę. I Legia mieć będzie jeszcze jeden rzut rożny. Z narożnika Leszek Pisz. Skrzypczak ma dużo sił. Pachelski. Jagoda. Porównania z mistrzostwami Europy są, no nieodparcie nasuwają się tutaj. Najczęściej rozgrywany sposób bicia rogu jest tam taki, że zagrywa się na pierwszy słupek, ten bliższy, tam wyskakuje zawodnik, zagrywa głową do partnerów i stwarza w ten sposób jakby większe zagrożenie, bo zaskoczenie drużyny broniącej się jest większe w ten sposób. Ale uwaga, Pachelski, niebezpieczeństwo zażegnane. A tutaj do środka i może komuś trafi na głowę. Przed chwilą widzieliśmy Jóźwiaka, który w ogóle nogi mi się rozjechały, prawda, i stracił równowagę, nawet nie było żadnego startu do piłki. No niestety jest to smutne, bo to są tak zwane stałe fragmenty gry, które mogą być wykonane lepiej lub gorzej, ale powinny być wykonane z jakąś myślą, z jakąś ideą, żeby człowiek mógł dostrzec, że tu o coś tu chodzi. A tu po prostu no, piłka jest, to trzeba ją kopnąć i coś tam się dalej będzie działo. Taka jest niestety zasada powszechna na naszych boiskach. Faulowany przez Słowakiewicza był Krzysztof Iwanicki. A my możemy teraz ewentualnie spekulować,
do której bramki strzelane będą rzuty karne, bo dwie minuty tylko do zakończenia. No ale od paru minut Legia przynajmniej pozornie oblega. Tak, ale to wydało nam jakieś emocje na te ostatnie dwie minuty spotkania, ale uwaga, no nie. I tym razem rzut wolny nie zakończył się strzałem celnym. Pachelski w pojedynku z Kaczmarkiem i Gmurem utrzymał się przy piłce, ale tylko przez chwilę. Iwanicki. Kaczmarek jest dzisiaj prawie bez błędu. Pisz. Szeliga. Jóźwiak. Kubicki. Kaczmarek. Znowu Kubicki. Znowu Kaczmarek. Chodzą. Tak. I pomyśleć, że w Polsce byli tacy zawodnicy jak Krzysztof Baszkiewicz, którzy potrafili z rzutu rożnego zdobywać bramę. Kwieć, Dejna. Tak. Gdzieś ta sztuka zaniknęła. I teraz doping kibiców miesza się z gwizdami. Kaczmarek. Gmur. Można by pomyśleć, że to, co się dzieje na połowie poznańskiego Lecha, nie na tej części boiska, którą Państwo teraz oglądają, bo tutaj są, no nawet nie jest to gra w dziada, bo nikt nie próbuje zawodnikom Legii odebrać tej piłki, ale to, co się dzieje na drugiej części boiska, to można by pomyśleć, że jest... Zebranie towarzyskie. Tak. No powinno się rozstawić jakieś na świeżym powietrzu stoły, oranżada, herbata, ciasteczka. A w każdym razie, no może jak obrazek jak z początku rozgrzewki, takiego delikatnego, kiedy jeszcze mięśnie nie są rozgrzane. I sędzia pan Piotr Werner zakończył dogrywkę. Kończy właśnie wstydu oszczędzić. 120 minut gry za nami. Wynik nierozstrzygnięty. W 48 minucie gola dla Lecha zdobył Jarosław Araszkiewicz. W 64 minucie dla Legii strzelił Krzysztof Iwanicki. 1-1 po 90 minutach gry. Wynik niezmieniony po 120 minutach po dogrywce. Czekają nas rzuty karne. O którego wyniku decydują rzuty karne, teoretycznie jest zawsze dramatyczny. Pamiętamy tych wielkich pechowców Platiniego, Guadalajarze, Zico. Zerba czwarty i Skrzypek piąty. On tutaj nie da rady. Jak mam? Strober. Albo proszę. Nie strzelisz, tak? Dobra. Słowak albo Strober. Strober nie. Słowak. Jak nie chce Strober, to Słowak. Pierwszy, do pewnie. Tomasz Kosiec podstawił mikrofon w obozie poznańskiego Lecha. Słyszeli Państwo? Grzegorz Przerszonowicz, kogo Pan wyznaczył do strzelania 11? Kruszyński, Pachelski, Jakołcewicz. Słowakiewicz i Rzepka. Kto pierwszy? Kruszyński zaczyna. Kruszyński, Pachelski, Jakołcewicz, Rzepka i Słowakiewicz. W takiej kolejności będą uderzać. Bramkarzy pan rozmawiał? Wyznaczyłem taką kolejność, ale dopuszczam możliwość zmiany kolejności w zależności od tego, jak się będą zawodnicy czuli. Tak, Państwo słyszeli oświadczenie trenera, a poprzednio tak zwany przekaz z życia. Teraz w obozie warszawskiej Legii. I trener Andrzej Strelał. Kto pan z kolei wyznaczył do egzekwowania 11? Dziekanowski, Łatka, Kisz, Iwanicki, Kubicki. Czy pan rozmawiał z bramkarzem przed tym 11? Robakiewicz. Nie ma potrzeby. Kto będzie pierwszy strzelał? Dziekanowski powinien strzelać pierwszy. Czy w tym momencie, jeżeli się okaże, że Legia będzie pierwszego gola karnego strzelała, czy pan będzie
patrzył na to, co się dzieje, czy wręcz co się dzieje? No przecież jak mogę, jak patrzyłem 90 minut, potem całą dogrywkę, to mam teraz nie patrzeć, będę patrzył. Dziękuję. Ale nie jest zachwycony tą sytuacją Andrzej Strejlał. Obozowisko na środku boiska, charakterystyczna sytuacja, charakterystyczny moment. Niby pozornie beztroscy, niby rozluźnieni, no ale napięcie jest olbrzymie. 120 minut lepszej lub gorszej gry i teraz wszystko będzie się decydować w ciągu paru ruchów. Wydaje się, że już część została zdecydowana. Zbigniew Kaczmarek zdecydowanym ruchem wskazał na bramkę z lewej strony, tam gdzie siedzą kibice jego drużyny, Legii, i rzuty karne strzelane będą właśnie do tamtej bramki. Państwo słyszeli, pierwszy będzie strzelał Dziekanowski. Powtórzmy stare opinie, rzut karny, praktycznie zerowa szansa dla bramkarza. Człowiek jest wolniejszy od dobrze uderzonej piłki. Bramkarz nie ma tutaj teoretycznie najmniejszych szans, a przez to ma ogromne szanse. Dlatego, że naprzeciwko niego stoi też człowiek. Człowiek, który ma nerwy, który się boi, który czuje swoją odpowiedzialność i który przez to może się pomylić. Widzimy Kruszczyńskiego i Robakiewicza, który zajmuje miejsce w bramce. Tak, Dziekanowski będzie strzelał jako pierwszy w drużynie Legii, losowanie zdecydowało, że rozpoczną serię rzutów karnych piłkarze Lech. I jako pierwszy ich kapitan Jerzy Kruszczyński. W bramce skoncentrowany Zbigniew Robakiewicz. Kruszczyński obejrzał się, a szukał wsparcia kolegów. No tak, teraz jeszcze debata pomiędzy zawodnikiem i sędzią, gdzie tak naprawdę jest ten punkt 11 metrów. Sektor Lecha milczy, Legia gwizdze. Cała prawda o rzucie karnym. Kruszczyński pokazał, że rzeczywiście bramkarz nie ma szans. No jednak trener Strejla nie powiedział prawdy. Dariusz Lubicki zbliża się do pola karnego. W bramce Jankowski. A strzela Dariusz Lubicki. I obrona bramkarza Lecha. No brawo Janko. Strzał był niestety nieprecyzyjny. Bramkarz wyczuł intencję strzelającego i zapisał na swoim koncie bardzo cenny sukces. Obrona rzutu karnego zawsze dla bramkarza jest olbrzymim sukcesem. Pachelski zrobił wiele podczas meczu, żeby strzelić bramkę. Nie udało mu się to. Chyba miał za małe wsparcie swoich kolegów. Był bardzo żywy, był dobrym graczem. No i teraz przychodzi pora podsumowania. Bogusław Pachelski. I obrona Zbigniewa Robakiewicza. No i ci bramkarze bez szans zaczynają odnosić zwycięstwa. Dziekanowski. Król ligowych strzelców. W Meksyku trener Piechniczek pytał się, kiedy ostatni raz Dziekanowski strzelił bramkę w Widze. W ten sposób tłumacząc jego brak sukcesu na mistrzostwach świata. No, ten rok jest dobry dla Dziekanowskiego. Ale to był fatalny strzał. Nie trzeba chwalić dnia przed zachodem słońca. Schwycił się za głowę Dziekanowski.
Czyżby strzelanie rzutów karnych wymagało specjalnych narad szkoleniowych, już nie tylko rzuty rożne, rzuty wolne. Ustawia piłkę Czesław Jakołcewicz. Tym razem pewnie. Dwa celne trafienia Lecha, ani jednej jedenastki nie wykorzystała Legia. No ale Lech strzelał trzy razy, Legia dwa. Andrzej Strejlał rzeczywiście patrzy na to wszystko. No nie, obserwuje go tu, państwo nie widzą tego. Schylił głowę, odszedł na bok, schował się za ludzi, patrzy, nie patrzy. Łapka. Znakomicie, Janko. Znakomicie, niewiele brakowało do szczęścia. 2-1 dla Lecha. Słowakiewicz, państwo zdaje się słyszeli wtedy, kiedy Tomek Kosiec podsłuchiwał naradę w obozie Lecha, że nie wszyscy mu ufali. Ale on jest w dobrej sytuacji, jego drużyna prowadzi, ta odpowiedzialność jest jakby troszeczkę mniejsza. I znowu świetnie Zbigniew Robakiewicz. Może Słowakiewicz słyszał to, co tutaj, prawda, mówiono o jego umiejętnościach strzeleckich. No bardzo dramatyczne są te rzuty karne. Szanse są w tej chwili absolutnie równe. Niewykluczone, że będziemy mieli jeszcze drugą turę do tak zwanej pierwszej krwi. Leszek Pisz. Dwa, dwa po czterech rzutach karnych. Procent trafienia równo 50. Nie świadczy to najlepiej niestety o strzelających. Rzemka. Ściska Kaczmarek Leszka Pisza. No Legia na razie wróciła z dalekiej podróży. Trzy dwa prowadzi w rzutach karnych Lech Poznań. I Iwanicki. No teraz już po prostu nie można się mylić. Teraz trzeba trafić. Ogromna odpowiedzialność na barkach Krzysztofa Iwanickiego. Czy ją udźwignie? Tu na stadionie jest jego starszy brat, Leszek, który gra w Widzewie. Pieczołowicie ustawiona piłka. Obronił Ryszard Jankowski. Szaleństwo w obozie Lecha. Będzie olbrzymi stos. Biedny Jankowski, przygnieciony przez całą drużynę, jeżeli jeszcze działacze i trener Szelszenowicz. Nie wiem, jak Jankowski wyjdzie z tego całego. No, darowali. Zaczęło się to, proszę państwa, o 17. Najpierw było 90 minut gry. Rezultat remisowy, 1-1. Potem dogrywka. Bezbramkowa, nie zmieniła rezultatu spotkania. Wreszcie seria rzutów karnych. Trzy celne trafienia Lecha. Dwa Legii. Andrzej Strejlał z
stoi na boku boiska, ściska ręce każdemu z piłkarzy Legii. Teraz uścisnął rękę Zbigniewowi Kaczmarkowi, który ukrył twarz w dłoniach, zmartwiony, zmęczony, włożył tyle wysiłku w ten mecz, ale pucharu Polski nie ma.